Uwaga, uwaga, moi drodzy zawodnicy startujący w zawodach Hobby Horse. Bardzo proszę wszystkich o podejście. Tutaj to nie jest, dziewczyny, stójcie, stójcie, stójcie. Tak jest, super. Tutaj do taśm. Słuchajcie, przede wszystkim trzeba się ukłonić tutaj do jury, tak? Każdy podchodzi, musi się ukłonić, tak jak na zawodach, jak jeździły dziewczyny na koniach, tak samo startujemy z hobby horsami. Ukłon, ja zadzwonię, wtedy startujecie i jak kończycie przejazd, ja również zadzwonię, że przejazd skończony. Tak? Wszystko jasne do tej pory? Tak? Na pewno? Nie? Jeży wam trochę, tak? No właśnie, o to chodziło. I teraz tak, druga rzecz. Powiem, jakie są zasady a propos pomylenia toru, zrzutek i tak dalej. Będziecie się grupować konkursami, tak? Ci, którzy startują w tej najniższej kategorii, będą jako pierwsi jegali i potem coraz wyżej. Dobrze? Wszystko jasne? Dobra. To teraz ci, co startują w pierwszym konkursie, mogą sobie jeszcze parę razy skoczyć. Reszta proszę, żeby nie przeszkadzała. Nie chcę, żeby ktoś się tutaj z was zderzył ze sobą, żeby były jakieś, nie wiem, zrzutki czy kolizje między wami, dobra? Ma być tak samo bezpiecznie, jak na pierwszym konkursie. Próbujemy. Koleżanka Alicja. Pani Alicjo, hobby horsa do góry poprosimy. To jest pani Alicja. Pani Alicja jest pomysłodawczynią tego toru, który dzisiaj będzie tutaj zaprezentowany. Proszę osoby startujące, które są tam koło przeszkody, o podejście znowu do taśm, żeby każdy widział parkour. Pani Alicja pokazuje raz. Także to jest jedyna okazja, żeby się zapoznać z parkourem. No, oczywiście w kategorii konkurs pierwszego skoku. Brawa dla pani Alicji. Tak, brawa dla pani Alicji. Zapraszam na parkour Basię Skotnicką na koniu Pola. Pięknie, super. I ruszamy. Zawodów Hobby Horse Basia. Dziękujemy Basiu i Basia, poprosi... Przepraszam. Proszę. Basia się w tym momencie zapisała w historii Kajo Deresz jako pierwsza uczestniczka zawodów Hobby Horse. Zgadza się. A jako druga zapisze się w historii Olga Szkarapata na koniu Jerzyna. Dawaj Olga do nas. Poprosimy o ukłon. Dobrze. I start. We'll be right back.
uwaga. Brawa dla Olgi. Wielkie brawa. Teraz będzie startował Adaś Sykut na koniu Łatek. Adaś ma lat 3. Dzień dobry i proszę, startujemy. Teraz na parkour poprosimy Oliwię Strong na koniu Tarkmon. I proszę, start. Bardzo. Teraz proszę o wejście na parkour Wiktorię Nowacką na błyskotce. Wiktoria oszczędza energię na przejazd. Ale gracja. I proszę start. Uwaga, ostatnia przeszkoda. Brawo! I tak dobiegł końca konkurs pierwszego skoku. Słuchajcie, i zapraszam zawodników pierwszego konkursu. Bardzo serdecznie Wam gratulujemy pokonania tremy. Była trema? Aha, była trema. A trochę radości też było? Aha, konie były grzeczne. Tak? Kto ma najlepszego konia? Adaś ma najlepszego konia. Cudownie. Wszyscy mają cudowne konie. Świetnie. Ale Adaś najszybciej zareagował. Tak, Adaś był najbardziej pewny siebie.
Dobra. W oczekiwaniu na wyniki tego naszego debiutanckiego konkursu ja zapraszam i zapytuję, czy macie Państwo ochotę na ognisko, ponieważ mamy przygotowane specjalne miejsce, także jeżeli ktoś ma ochotę, to serdecznie zapraszam. No zobaczymy, kto wygra. Adaś mówi, że on wygrał, ale no... I tak, słuchajcie, w konkursie pierwszego skoku w zawodach Hobby Horse trzecie miejsce zajęła, a najpierw będę mówiła konia, Błyskotka i Wiktoria Nowacka. Brawo! Łapka w górę, bo my was jeszcze nie znamy. O, Wiktoria do pani Kasi. Miejsce drugie zajęła Jerzynka i Olga Szkarapata. Brawa, drodzy Państwo, bo to był trudny start. I pierwsze miejsce zajął Darkmon i Olivia Strong. Gratulujemy serdecznie. Może być krótka, może krótka czy, taka. Czy zawodnicy mają ochotę na rundę honorową? Może zapytajmy w tym wieku jeszcze. W tym konkursie chyba jeszcze nie wiedzą, cóż to tak, takiego przyjemność z rundy honorowej. A teraz w konkursie mini proszę o przygotowanie się. Pierwsza pojedzie Kornelia Białek na koniu Marina. To może to koń wodny jest, konik morski jakiś. Pięknie. Prosimy Katarzynę Kunsztowicz na koniu Róża. Jeszcze. I ostatnia jedna, brawo! Brawo! Teraz poprosimy na parku Nelly Nowińską na koniu Awokado. Ukłony coraz piękniejsze. Brawo! Aj, resztkami sił. I teraz poprosimy na parkour Polę Karnicką na koniu Raven. Tak jest.
piękne są te odcienie. Dobrysia Skutnicka na koniu Aaron, ale kamper piękny. Bardzo. Dobry konik. Szybki koń. A teraz Amelia Strong na koniu Gwiazda. Pięknie. Amelia Strong na koniu Gwiazda. Ekspresowo poszło. Teraz Alicja Szkarapata na koniu Jerzynka. Jerzynkę już dzisiaj widzieliśmy, ale trochę inną. Ostatnia przeszkoda. Teraz wystartuje Piotr Piechowicz na koniu Roman. Był jest, Bartek, jest Roman. Jest i Rodzynek. Ja osobiście na ciebie liczę. Chłopaku, bezpiecznie tą ostatnią. Brawo! Yeah. Wielkie brawa! I teraz Lena Dobrowolska na koniu Selena. Proszę, takiego uśmiechu na zawodach życzymy sobie częściej. Thank you.
Jeszcze. Michał, hop. Brawo! Woo! Ale emocje. I to już koniec konkursu mini. Poprosimy o chwilę. A jednak Livia opanowała lęk, strach, stres i wystartuje na cynamonie. Dobrze mówię? Cynamon czy ancymon? Ancymonie nasz, więcej wiary w ciebie. Będzie dobrze. Ostatnia przeszkoda. I ostatnia. Wielkie brawa. I teraz poprosimy o chwilę na rozliczanie czasów. Chciałam powiedzieć przejazdów, ale traktujmy to jako przejazdy. No to moi drodzy, serdecznie gratuluję. Podkręciliście trochę atmosferę. Przejazdy były coraz szybsze. I tak, miejsce trzecie w konkursie mini, w konkursie Fruwający Hobby Horse. Zajęła Amelia Strong na koniu gwiazda. Łapka w górę. Która to jest Amelka Strong? Śmiało, słuchajcie, nagrody trzeba odbierać. Są wasze. Miejsce drugie zajęła Alicja Szkarapata na koniu Jerzyna. Wielkie brawa! I uwaga, drodzy Państwo, miejsce pierwsze. Kto wygrał? Zajął Piotr Pychowicz na koniu Roma. A jednak, rodzynek! Ja widzę tutaj tak zwanym kątem oka szczęśliwych i wzruszonych rodziców. Tata z hobby horsem pod pachą. Ciekawe, może tata wystartuje w przyszłym roku, co? Zrobimy jakąś kategorię taką old school, dobra. Strongmanie hobby horse'u. To jesteśmy umówieni na przyszły rok. Piotruś, wróć. Poczekaj. Nikt ci nie zabierze nagród. Nie. Piotruś, poprowadzisz rundę honorową, tu po małym kółku, przed przeszkodami. No to uwaga, Piotruś jako pierwszy poprowadzi rundę honorową Hobby Horse. Dziewczyny, za Piotrusie. Jeszcze nie wszystkie nagrody rozdane. Przepraszam. Pani Daria, to pędzi niczym nasi uczestnicy przez te przeszkody. Ja się z nimi rozpędziłam. A ja już tracę oddech. Tchu mi brak. Przyznaję. Zaraz pobiegną. Za Piotrusem tam rundę, bo pokażę wam. Dobrze. Piotruś gotowy? No to za Piotrusiem. Runda honorowa. Start. Dziękujemy bardzo. A teraz w konkursie Fruwający Hobby Horse kategoria MIDI. Jako pierwsza wystartuje Maja Rosenfeld na koniu Gasto.
i odwagi jeszcze. I łyda. Brawo. Teraz prosimy o wjazd na parkur Klarę Kwiecińską na koniu Piorun. Państwo widzieli, jak ten koń pryknął? Jak mi bryka w sercu. Klarę już chyba dzisiaj widziałem. Klara, żyjesz? 4 punkty karne. Świetnie. Chciałam mówić, już mówię, a żeby tylko nie pomylić toru z tym, który się jechał na koniu. Znaczy, ja za chwilę wyląduję u pani ratownik, bo to jest ponad moje siły. Teraz proszę o wjazd na parkur Hanie Rodziewicz na koniu Sheridan. Teraz Weronika Białek na koniu Princess. Szczęście w całości. Teraz Hania Janczewska na koniu Awatar. Awatar, a jednak istnieje. Przeszkody. Hop. Brawo! Teraz Lena Hunker na koniu Campari. Brawo.
Teraz Zuzanna Łobodzińska na koniu diament. Jest i diamentowy koń. Się udało. Niewiele brakowało. Teraz Ola Hoffa na koniu. Takie pyszne z rana, nie? Czy wieczorem też? A my tu herbatę. Jeszcze jedna! Dasz radę! Tak i jest. Pięknie! Teraz Lena Świtała na koniu jantar. Żeby nasz jantar był taki biały. Taki siwy. Tak. Prawie rzucone wodze, ale po przejeździe. Teraz Magdalena Piotrek na koniu Nestor. Piotrek, przepraszam, to nie jest drukowany pisanie. Pięknie! Tak jest. O, Nestora trzeba odstępować. Tak, ale i poklepać. Poklep Nestora. Dzielny był. No i drodzy Państwo, teraz Lena Meller na koniu. Uwaga, uwaga, Jordanka! Tu taki ukłon w stronę naszej Juny. Jaka ta Jordanka będzie? Pokaż nam.
Wszystko dobrze. Jeszcze walczymy do końca. Ostatnie. Hop. Brawo. Teraz prosimy Emilię Topolińską na koniu Nela. Nela przez N jak Natalia. Zametą. Tak ja jest. Widziałam, że to było zametą. Ale szczęście cały czas dopisywało, bo pomimo przyhaczenia to jednak tak. Drog nie spadł. Lena Lemańska na koniu Black. Teraz Alicja Szałkowska na koniu Karino. Teraz Nina Ludkowska na koniu Speedway. Speedy, przepraszam! Przepraszam, ale chętnie poznam i Speedy. Teraz Rosalia Szamrowicz na koniu Heliata. Ciekawe skąd to oryginalne imię. Udało się. Początek był taki niefortunny, ale... Teraz Klaudia Niegmańska na koniu Gaston.
Brawo! Sukcesem. Teraz Wiktoria Grochowska na koniu pisanka. Oliwia Akbar na koniu piorun. Dobrze, brawa, słuchajcie, brawa za to, że potrafi zrezygnować, jeżeli nie ma siły, to jest to bardzo rozsądna decyzja i jeszcze raz super brawa za rozsądek, to w jeździectwie też jest bardzo ważne. Oliwia była ostatnią startującą w konkursie Mili i koleżanki mnie zaskoczyły, bo mówią, że będzie dogrywka. Poprosimy Ninię Ludkowską i Lenę Hunker na dziewczyny. Osiągnęłyście równy wynik, macie ten sam czas. Nie będziecie skakały całego parkouru jeszcze raz, nie ma mowy, nie? Będziecie musiały stanąć przy przeszkodzie numer 2. Jak zadzwonię dzwonkiem, ruszacie i w momencie, jak przeskoczycie drugą przeszkodę, ja kończę czas i ta, która będzie miała krótszy czas, wygrywa. Zaczyna Speedy. Uwaga. Start. Pięknie. Speedy powalczył. Tak. Uwaga, trzecia Excel Ewa. Ustawia wedle czasów. Konkurs fruwający Hobby Horses w wersji MIDI. Miejsce trzecie zajęła Alicja Szałkowska na koniu Karino. Miejsce drugie zajęła Nina Ludkowska na koniu Speedy. Speedy jednak dał czadu. Speedy okazał się jednak szybki. I uwaga, uwaga. Miejsce pierwsze zajęła Lena Hunker na koniu Campari. Dogrywka jednak rozstrzygnęła tenże spór. Lena, patrz mi w oczy i teraz tak. Runda honorowa mała. Niektórzy już mają dzisiaj dosyć. Mała runda honorowa tutaj przy publiczności, za drugim słupkiem, tak, niebieskim, tutaj z powrotem i wystarczy, tak? Tu możesz nawet. Tam. Nie
No to zapraszamy na rundę honorową. Przygotowujemy się teraz do konkursu Maxi. Oddajemy nagrody, tak jest. Bardzo proszę. Prosimy, pierwsza pojedzie Zosia Rosenfeld na Śnieżynce. Przejedzie Róża Międral na koniu Gwiazdka. Ostrożnie z tym brykaniem tam, proszę. A, bo Śnieżynka to Gwiazdka i Gwiazdka to Śnieżynka. A. Tu jest jakiś przekręt chyba. Skoku. Teraz wystartuje Nadia Szymczak na koniu Ariel. Wszystko dobrze? Na pewno. Zapraszam cię tutaj. Teraz przejedzie Oliwia Nadolna na koniu Rikita. Tak nisko. Brawo. Teraz Laura Brelichowska na kropce. Ale głową do przodu, nie? We'll be right back.
wyczerpany ten koń, wyczerpany widzę. Rozstanie z koniem, upadek, o matko. Mówiłam, że czasami trzeba się uwrócić. I ostatni skok. Teraz Lena Maciejewska na koniu Kalifornia. Resztę prosimy o zejście z parkouru. Pięknie. I to w skarpetach? Może w tym jest metoda? Mama ma chyba osobną pralkę do prania takich rzeczy. Mama dopiero się dowiedziała. Dobra, teraz Julia Maciejewska. Również na... Nie. Tak, Julia ma... również na Kalifornii. Hania Janczewska na koniu Awatar. Idzie Awatar. A, Awatar to jest ten z pięknym ogłowiem. Ostatnia. I pięknie. I super. Wiktoria Tralewska na koniu Jerzyna. Brawo! Teraz Sonia Ronecka, Sundro, dobrze mówię? Sundro? Koń? Jak? Sandro, a to jest takie pokreślone trochę. No to proszę.
stanęła za linią mety. Tak uznajmy, a co tam. I teraz Małgosia Czerwińska na koniu karbon. Brawo! Pięknie! Teraz wystartuje Martyna Mamel na koniu Tajga. Brawo! I została jeszcze nam Zosia Michna na koniu Arizona. Kalifornia, Arizona, takie amerykańskie. Było mega sprytne. Regulamin takich rzeczy nie przewiduje i uszło jej to płazem, drodzy Państwo, ale niech będzie na korzyść zawodników, jak tylko można. Teraz ciocie Excele niestety muszą policzyć. Coś tutaj szepczą, szamrzą o dogrywce. Prosimy Julię Maciejewską i Zosię Michnę, do nas będzie dogrywka. Ciocia Kasia gotowa, daj mi znak, to jest porozumienie kobiety. A uwaga, start! I uwaga, start! Dobrze, niezawodna tutaj Kasia. I poprosimy chwilę dla naszych ręcznych drukarek na wypełnienie dyplomów. No i tak, drodzy Państwo, konkurs Maxi to już nie jest byle jaka konkurencja, nie licha historia. Miejsce trzecie w tymże konkursie zajęła Martyna Mamel na koniu Tajga. Miejsce drugie zajęła Zosia Michna na koniu Arizona. I miejsce pierwsze w konkursie Fruwające Hobby Horses Maxi zajęła Julia Maciejewska na koniu Kalifornia. Czyli te amerykańskie konie tak w czubie. Coś tam jednak w tej krwi mają jakąś domieszkę chyba. Arizona, Kalifornia. Coś tam musi być. Ale musimy wam powiedzieć, że bardzo było sympatycznie oglądać wasze wszystkie przejazdy, przeskoki, podskoki, hopskoki.
i żabki. No ja byłem zestresowany, przyznaję. Tak, pan Wojtek za nie mówił, ja nie mogłam. No i konik. Dekoracja wszystkich. Jak to ciocia Kasia mówi, mamy to, więc teraz Jula poprowadzi rundę honorową małą, bo już widzę, że macie trochę mniej siły. Zawody to zawody, runda honorowa, niech będzie honorowo. No, sekunda na odłożenie upominków. No to... Teraz przygotowujemy się do potęgi skoku. Proszę, dajcie nam jeszcze chwileczkę. Życzę wam miłej zabawy i wysokich lotów. Tak? Zaczynamy od wysokości 50 cm. Ustalcie sobie kolejność. Proszę, żeby każda tutaj stanęła i będzie, nie ma teraz normy czasu. Będziecie po kolei, będę wyczytywała po kolei, kto będzie skakał. Pierwsza będzie skakała Hania Janczewska z koniem Awatar. Proszę, Haniu. Podnosimy poprzeczkę, podniesione od 10 cm, proszę. Alicja podnosi poprzeczkę i proszę, Hania. I mamy poprzeczkę jeszcze wyżej. Już nie ma żartów. 80 cm. Proszę, Hania. Teraz to już nie patrzę. Panie Wojtku, może chciałby pan raz hopsnąć? Ale nie na tej wysokości. Hania, proszę. Thank you.
wysoko, 1,10 m skacze Lena. Padła propozycja dogrywki trzech ostatnich osób. No dobra, dogrywka polega na tym, że obniżamy poprzeczkę. Jeżeli któraś nie przeskoczy, naturalną koleją rzeczy jest, że się wyeliminuje, a jeśli przeskoczą wszystkie, wówczas podniesiemy i zobaczymy, co dalej. Proszę, Jula. Martyna, to jest niemożliwe. O. Ale i także mamy... wielkie brawa. Brawo, dziewczyny były dzielne. Mega dzielne. Mega dzielne i mega skoczne. No i zapraszamy uczestników konkursu Potęga Skoku. A zatem? Wujek, Sławek, Migawka gotowy. No rozstrzygnięcia już mamy, ale no wiadomo. By formalności stały. Chętnie się ich przyjmuje. By formalności stały zadość. Ale nie skakałem, więc. No, a może stanę też. Trzecie miejsce w konkursie Potęga Skoków Fruwających Hobby Horse'ów zajęła Lena Maciejewska. Duże brawo, nie brawo. Duże brawo. Miejsce drugie zajęła Martyna Mamel. Pierwsze zajęła Julia Maciejewska. Ile tych szampanów dzisiaj będziesz miała? Kurczę. Historia tworzy się na naszych oczach. Nowa historia Kajot Deresz. Ciekawe, co by powiedziała pani świętej pamięci pani Jadwiga Pastorczak. Tak, oczywiście. Można chwilowo oddać. Też nie wiem, żartuję. To ja bym to Piccolo chciałabym zadedykować Martynie za to, że tutaj przyjechała. To wielkie brawa za tą koleżeńską postawę. Powiem Państwu, że dziewczyny dzisiaj wzruszają mnie po raz kolejny, nie ukrywam. One chyba też tutaj. Coś im się w tych oczach kręci, a może to kurz, który opada po zawodach już? I jak to wzruszają, Julka po prostu jest abstynentką, no. Dziewczyny, macie jeszcze siłę? No to zwyciężczyni poprowadzi rundę honorową. Małą. Bo odkładają te nagrody. Małą i można w skarpetach. I na fula. I jak macie siłę, to proszę zwyciężczy! Szedł jeden start!
Gratulujemy i tym samym zakończyliśmy konkurs Fruwające Hobby Horsy. Tak, drodzy Państwo, wszystko co dobre szybko się kończy. Co prawda z tym szybko to chyba trochę przesadziłem, bo spędziliśmy całe popołudnie wspólnie, ale tym bardziej się cieszę. Cały dzień prawie, bo to już 16:30, do domu dojechać. Ja straciłem rachubę czasu z tego wszystkiego. Wszyscy, mam nadzieję, że doskonale się bawiliśmy. Czas płynął niezauważalnie. Upłynął nam cały dzień, słuchajcie, w takiej atmosferze. No, dopisało nam wszystko, można powiedzieć, i pogoda, i publiczność. Dla tych, którzy jeszcze mają siłę, chcą tutaj kilka chwil spędzić, taka informacja, że zapłonęło ognisko. Można podejść na ognisko, jeżeli ktoś ma coś do ogniska, to oczywiście sprzęt jest przygotowany, tak jak mówiliśmy, opisaliśmy w ogłoszeniu. Można sobie jeszcze coś tam popiec i jeszcze z nami pobyć. Ośrodek jeszcze nie będzie zamknięty, także zresztą ta nie jest nigdy zamknięty. Tak naprawdę zapraszamy każdego dnia. Każdego dnia mile jesteście wszyscy widziani. No ja poproszę tylko tak woli formalności o oficjalne zamknięcie 5. edycji turnieju. Niewielu z Państwa zostało na koniec, ale wszystkim, którzy byli, a szczególnie tym, którzy wytrwali do końca, należą się podziękowania za wspaniałą wspólną zabawę. 5. turniej skokowy imieniem Jadwigi Pastuczek w klubie jeździeckim Deresz. Uważam za zakończony, wspaniale zakończony. Ja poproszę o brawa dla nas wszystkich, bo należą się. No właśnie, należą się brawa, proszę Państwa, bo no, tutaj trzeba wspomnieć, że my się też świetnie bawiliśmy. Satysfakcją dla nas jest właśnie frekwencja. My robimy to naprawdę z pasji, z miłości. Lubimy to robić. Jesteśmy społecznością, która no, nie robi tego za jakimś zarobkiem, z jakąś korzyścią, ale bardzo jeszcze raz miło było nas Państwa gościć. Dziękujemy. I do zobaczenia w przyszłym roku.